Witam, wędkuję dzisiaj na takim jeziorku, wyrobisku pożwirowym. Podobno jest tutaj bardzo dużo leszczyka różnego rozmiaru, ale są i również takie większe. Oprócz tego występuje tutaj karp, amur, no i drapieżnik, sandacz podobno, szczupak, ale ja dzisiaj będę wędkował na federka. Taktyka na dzisiaj to ustaliłem sobie dwie linie. Pierwsza krótka 20-metrowa i dłuższa 40-metrowa. Rozpocząłem oczywiście od krótkiej linii. Posłałem tam 5 koszyczków z mieszanką zanętową. No i próbuję. Na razie są jakieś wskazania, ale zobaczymy co będzie dalej. Właśnie trwa hol z pierwszej linii, z krótkiej, z 20 metrów. Pierwsza rybka. Skusił się na 3 białe robaczki. Taki leszczyk. Delikatne branie i pod biraku wylądował taki karpiusz srebrzysty. Bardzo ładna ryba. Mówię, już jakiś czas na białego robaka tylko drobnica zaczęła coś skubać, ale będę musiał donęcić jeszcze raz. Przed tym jeszcze spróbuję na dwie takie dendrogeny rzucić, zobaczymy co się stanie, czy będzie jakaś zmiana, czy tak samo drobnica to przechwyci. Rozrabiam zanęty, żeby zanęcić od nowa jeszcze raz to miejsce, ponieważ ryby tak jakby odskoczyły. Na początku po zanęceniu wszedł leszczyk, bo złowiłem nawet takiego ładnego karasie, a im dłużej to miejsce było niedonęcane, tym więcej ta drobnica tam wchodziła. I teraz tu już pod sam koniec, już sam okonek taki drobny brał tylko. Więc od nowa rozrabiam zanętę, nęcę 5 koszami i czekamy, może podejdzie jakiś leszczyk.
robak. Kolorowy, biały robak, gruby. Sześć takich koszyczków i zobaczmy, co się tam działo. To mi pomoże, to przechodzę na daleką linię, czyli na 40 metrów. Po donęceniu taki karaś. Czekamy na leszcze. Niestety dzisiejsza wyprawa na ryby zakończyła się szybciej niż to przewidziałem. Zaczęły tu burze nadciągać. Musiałem się biegiem zwijać. Zaczęło lać, wiać i grzmieć. Tak więc nie był to dzisiaj sukces, ale coś tam połowiłem. Leszczyk jakiś wpadł. Chyba 6 karasi. No i stado okątków. Dobre i to, zawsze jakiś kontakt z nową wodą. Pozdrawiam.